Annuncio vobis gaudium magnum <clears> Habemus <throat> papam Katecheza systematyczna rodzi się z wiary i służy wierze. Katecheza świętego Jana Pawła II, wygłoszona 19 grudnia 1984 roku. Mówiliśmy poprzednim razem o katechezie w związku z instytucją katechumenatu, tak jak instytucja ta ukształtowała się w najstarszym okresie dziejów Kościoła. Od czasu, kiedy coraz powszechniej przyjął się zwyczaj udzielania chrztu dzieciom wkrótce po urodzeniu, instytucja katechumenatu zaczęła zanikać w swej pierwotnej postaci. Jak już wspomniano, utrzymuje się ona wszędzie tam, gdzie do chrztu przygotowują się dorośli. Wtedy czas katechumenatu pozostaje okresem szczególnie intensywnej katechezy, połączonej z wtajemniczeniem w misterium chrztu, i całego życia sakramentalnego oraz stopniowym wdrożeniem katechumenów w życie kościelnej wspólnoty. Zwyczaj udzielania chrztu dzieciom wkrótce po urodzeniu rozwinął się jako wyraz żywej wiary wspólnot, a przede wszystkim rodzin i rodziców, którzy sami już wyrósłszy w wierze, pragnęli tego daru dla swoich dzieci jak najrychlej po urodzeniu. Zwyczaj ten, jak wiadomo, stale utrzymuje się w Kościele jako znak przewidującej miłości Bożej. Rodzice proszą o chrzest dla swoich nowonarodzonych dzieci, zapewniając, że wychowają je po chrześcijańsku. Aby zapewnieniu temu dać jeszcze pełniejszy wyraz, proszą inne osoby, tak tzw. rodziców chrzestnych, którzy podejmują się wspierać, ewentualnie zastępować rodziców w wychowaniu nowo w wierze Kościoła. Zwyczaj ten, powszechnie praktykowany, posiada doniosłe znaczenie dla sprawy katechezy. Wychowanie ochrzczonego dziecka w wierze Kościoła nie może się dokonać bez systematycznej katechezy. To, co przy chrzcie dorosłych zawierało się w programie katechumenatu przed dopuszczeniem do tego sakramentu, Zostaje w nowej sytuacji niejako przeniesione poza sam chrzest na okres, kiedy mały chrześcijanin będzie już zdolny przyjąć pouczenie o sprawach wiary i moralności chrześcijańskiej, włączając się stopniowo w coraz dalsze etapy życia sakramentalnego kościoła. W ten sposób, z jednej strony, zostaje utrzymany ów szczególny związek katechezy z chrztem, jaki uwydatnia się od początku, od dnia pięćdziesiątnicy. Z drugiej strony zaś katecheza, przeniesiona na podstawie zobowiązania rodziców i chrzestnych na okres po chrzcie świętym, zostaje szeroko otwarta i rozprzestrzeniona poniekąd na całe życie chrześcijanina. Czy można powiedzieć, że życie to staje się niejako wtórnym katechumenatem? Jeżeli przez katechumenat rozumiemy instytucję związaną z samym przygotowaniem do chrztu, Wówczas oczywiście powiedzenie takie może mieć co najwyżej sens metaforyczny. Jeżeli natomiast katechumenat oznacza nie tyle wspomnianą instytucję, ile samą wewnętrzną gotowość trwania w wierze i rozwijania się w wierze, wówczas wyrażenie wtórny katechumenat będzie miało sens jak najbardziej właściwy. Katecheza odpowiada bowiem potrzebie wiary, potrzebie jej wyznawania trwania w niej i rozwijania się w niej. Zobowiązania rodziców i chrzestnych przy chrzcienie dotyczą przede wszystkim okresu dziecięcego i młodzieńczego. Katecheza bowiem, która nie poprzedziła chrztu, będąc wtajemniczeniem w misterium Chrystusa, winna tym intensywniej poprzedzać przygotowanie do innych sakramentów inicjacji chrześcijańskiej, Eucharystii i bierzmowania a także do sakramentu pokuty. Ale również inne etapy życia chrześcijańskiego nie mogą być wyłączone spod działania katechezy. Katecheza permanentna. Zwłaszcza na etapie wyboru powołania życiowego nie może zabraknąć katechezy związanej z sakramentem małżeństwa. Gdy chodzi o sakrament kapłaństwa, cały system formacji seminaryjnej jest poniekąd również wielką katechezą. Do pewnego stopnia odpowiada temu nowicjat i dalsze etapy formacji, gdy chodzi o powołanie zakonne. Katechezą sakramentu pokuty bywają różne odmiany rekolekcji, a także wprowadzone po Ostatnim Soborze nabożeństwa pokutne. Istnieją także różne możliwości katechezy związanej z sakramentem namaszczenia chorych. O ile życie sakramentalne chrześcijanina stanowi wielokrotne i doraźne wezwanie do katechezy, do intensywniejszej i ściślej ukierunkowanej katechezy należy powiedzieć, że to otwarcie na katechezę, jakie niesie z sobą chrzest, zmierza nie tylko do katechezy okazjonalnej, ale nade wszystko do katechezy systematycznej, do tego, co ojcowie Kościoła nazywali już nauczaniem religijnym. Nie chodzi w tym nauczaniu o zdobycie wiedzy o religii, w danym wypadku chrześcijańskiej, ale chodzi... O możliwie wszechstronne zgłębianie treści wiary, tych treści, które zawierają się w słowie Boga objawiającego, a bywają systematycznie nauczane przez Kościół, magisterium i życie. Katecheza rodzi się z wiary i służy wierze. Dlatego właśnie winna ona towarzyszyć całemu życiu każdego chrześcijanina, stosownie do różnych etapów jego życiowej drogi, do różnych zadań i obowiązków. Do wielorakich sytuacji, jakie się na tę drogę składają. Chodzi o to, aby to słowo, które wychodzi z ust Bożych, stale trafiało do człowieka i nie zostawało samo, aby stale przeoblekało się w kształt ludzkiego życia. Jest to dzisiaj trzecia wypowiedź na temat katechezy. W Polsce nazywamy ją czasem katechizacją, jak kształtowała się ona, począwszy od dnia zesłania Ducha Świętego. Ponieważ ten dzień, jak wynika z dziejów apostolskich, jest zarazem początkiem katechezy, katechizacji Kościoła. Kształtowała się ona w ciągu dziejów, naprzód poprzez tzw. katechumenat, przygotowujący do sakramentu chrztu ludzi dorosłych, z biegiem czasu im bardziej społeczeństwo, a w szczególności rodzina, stawała się chrześcijańska, wyraziło się pragnienie rodziców i Kościoła. A żeby nie opóźniać sakramentu chrztu, który jest pierwszym źródłem życia nadprzyrodzonego, życia Bożego, łaski, lecz udzielać go jak najrychlej nowonarodzonym. Oczywiście w tej sytuacji ten dawny katechumenat dorosłych musiał zaniknąć. Dodajmy, że stale istnieje tam, gdzie istnieje chrzest dorosłych, w szczególności na misjach. Skoro jednak w powszechnej praktyce społeczeństw chrześcijańskich zaniknął. Trzeba było go na nowo związać z sakramentem chrztu przez zobowiązanie Kościoła, a przede wszystkim rodziców chrzczonego dziecka oraz jego rodziców chrzestnych, że to wprowadzenie w tajemnice wiary i w zasady moralności chrześcijańskiej oraz w życie Kościoła, życie sakramentalne zwłaszcza, podejmą po chrzcie w stosownym czasie, wtedy kiedy dziecko będzie już zdolne do przyjęcia tych prawd, tych pouczeń. I tak się kształtuje to. Co można by nazywać drugim katechumenatem, albo jeszcze lepiej, permanentnym katechumenatem czy permanentną katechezą Kościoła. Każdy chrześcijanin ochrzczony w ciągu swojego życia, zwłaszcza w dzieciństwie i w młodości, powinien przejść przez katechezę systematyczną, przede wszystkim przygotowując się do sakramentów świętych, do pierwszej komunii świętej, do spowiedzi, do bierzmowania. Do sakramentu małżeństwa, czy też do sakramentu kapłaństwa, do ślubów zakonnych. Każdy powinien przejść przez tę katechezę systematyczną, ale nie w sposób okazjonalny, tylko w sposób stały. Stale trzeba wdrażać się w prawdy naszej świętej wiary, ażeby nimi żyć. Katecheza bowiem, jak powiedziane zostało w dzisiejszym rozważaniu, rodzi się z wiary, ale też służy wierze. Jest to ważne w całym Kościele. I w każdym kościele. Jest to oczywiście ważne w kościele w Polsce. Może szczególnie ważne w kościele w Polsce wobec tych wszystkich prądów, które sprzeciwiają się wierze, które rozluźniają jej prawdy i jej zasady poddają wątpliwość? Tym bardziej jest potrzebna gruntowna, systematyczna katecheza na różnych szczeblach i w różnych środowiskach, ażeby tej wierze, która jest darem Bożym, Dawać dojrzały, ludzki, kościelny i społeczny kształt. Tego też z całego serca Kościołowi w Polsce życzę. A zarazem, chociaż jeszcze osobno to uczynię w Wigilię, już dzisiaj wszystkim obecnym, a za waszym pośrednictwem wszystkim rodakom w kraju i poza ojczyzną życzę błogosławionych świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku. Santi dice tu noventù, e e ad venir tu, via di si volontà sua, ci pur in cielo e in terra, padre nostro quotidiano, dando vicogliere. e dimita noi servita nostra, si cura i nostri vittime, devi stori, e tre non si in tentazione, se liberano samma.